Nazywam się Piotr Długopolski, jestem rzeźbiarzem. Rzeźbą zajmuję się już od 20 paru lat, od czasu skończenia szkoły liceum plastycznego w Zakopanem imienia Kenara pod kierunkiem profesora Walocha i Zygmunta Piekacza. Właściwie rzeźba towarzyszy mi całe moje dorosłe życie. Z krótkim epizodem pracy w cepeli. Tam nauczyłem się technik typowo snycerskich przy zdobieniu kasetek, wyrobów z drewna. To służy mi do dzisiaj. Zajmuję się głównie rzeźbą sakralną na zamówienie indywidualne kościołów, ale wykonuję także kopie rzeźb, kopie ram do luster, własne projekty również. Współpracuję również z konserwatorami zabytków, z lutnikami, z odlewnikami. Dla lutników robiłem główki do lutni. Może pokażę na przykładzie ramy. To jest XIX-wieczna rama. Tutaj robię kopię tej ramy właśnie. Ona później będzie złocona złotem płatkowym lub szlagmetalem. W jaki sposób wykonuję rzeźbę? Do tego służą dosyć proste narzędzia, dłuta rzeźbiarskie. To jest do robienia faktury z grubsza, do wygładzania powierzchni. To jest dosyć skomplikowana rama, głęboko rzeźbiona. Żeby dostać się do środka, używam takich dłut łyżkowych, większych lub mniejszych. W ten sposób się to wykonuje. Tu akurat nie dostanę, trzeba mniejszy. Do wykańczania już takich detali bardzo drobnych używam pilników. To jest pilnik japoński. Na przykład w ten sposób. Do wybierania takich drobnych rzeczy, ząbków, które... O! Tak to wygląda. Lub cyklin. Cyklinę też używam do zgrubnego wykańczania materiału. Oczywiście używam również współczesnych narzędzi, tarcz, pił, piły łańcuchowej, również wiertarek, frezów, ale głównie jest to praca ręczna. Dosyć żmudna, w każdym razie przynosi dużo satysfakcji. W przypadku rzeźby sakralnej najpierw robię projekt. Może pokażę tutaj po ustaleniu szczegółów, tam wielkości, oświetlenia, miejsca, gdzie ona będzie umieszczona. To jest projekt rzeźby do kościoła w Podsarniu. Najpierw robię w glinie, później to przenoszę na drewno. Używam do tego różnych właśnie też dosyć prostych narzędzi typu o, macka, to jest macka. Później przenoszę na drewno w ten sposób. Lub cyrkla do większych rzeczy. Albo takiego też prostego przyrządu. Sprawdzam, czy się zgadza z tym, co robię. Oczywiście po zrobieniu kopia w drewnie zawsze się trochę musi różnić. Trudno jest utrzymać tak dokładność, żeby to było to samo. Zresztą to nie o to chodzi. To jest glina szara. Ona właśnie jest o tyle dobra, że jak zastyga i wysycha, można ją przechować dłuższy czas.
Jak wiem, że będzie potrzebny projekt na dłuższy okres, no to sobie go zachowuję. To zamierzam zresztą odkuć jeszcze w kamieniu, tak dla siebie. Moje rzeźby można zobaczyć w kilku kościołach w Polsce, w Częstochowie, w Nowym Targu, na Podhalu, na Orawie również, również za granicą. W Nowym Jorku jest kilka, w Niemczech, we Francji. Największe, jakie robiłem, to postać papieża, 2,5 metra wysokości. Ojca Pio, krzyż również do tego kościoła. Zrobiłem również kilka cykli stacji Drogi Krzyżowej. W Nowym Targu między innymi. Jak mówiłem, zajmuję się również kopiowaniem na indywidualne zamówienie. Tutaj jest kopia krzyża z Sieniawy. To zrobiłem trochę dla siebie, ale mam zamówienie na taki krzyż. Nieco zmieniłem tylko twarz i wydaje mi się, że jest teraz jest trochę lepiej, inno. Zachęcam wszystkich młodych do zajęcia się rzeźbą. Jest to bardzo fajne zajęcie, zwłaszcza dla młodych na wakacje. Można spędzić mnóstwo fajnego czasu i jest, bardzo to rozwija i daje dużo satysfakcji.